Dzień dobry, tak urwałam wczoraj, ale już byłam tak strasznie zmęczona. Pokazałam wam, jak piekliśmy pierniczki. A potem Tomek chyba tu jeszcze chwilę siedziała i już po prostu poszłam spać. Za mną jest totalny po prostu rozgarniasz bałagan. Wczoraj muszę to wszystko posprzątać. Muszę posprzątać właściwie wszystko muszę posprzątać, bo przez weekend totalnie nic nie robiłam. Ale to było nawet miłe, bo przynajmniej się troszkę odpoczęłam. Tu są moje dziewczyny, ubrane bardzo ciepło. Dlatego, że Lena i Lili. Dziś jest strasznie zimno, dziś jest minus jeden stopień. No, słucham. Ja lubię kalendarz. Lubisz kalendarz adwentowy? Taki, ja też lubię kalendarz. I tu jest coś bardzo ważnego. Co jest bardzo? Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Ja jestem Santą Papa! No, a pokażę wam jeszcze, co kupiliśmy wczoraj w Lidlu. Słuchajcie, to jest po prostu jakiś kosmos. Takie błyszczące wkłady do kleju. Dobra, to myjemy śniadanie i uciekamy do przedszkola. I otwieramy kolejny dzień kalendarza. Co tam mamy ciekawego? Tu dziewczyny mają zadania. O, do wykonania zadanie. Co tam czujesz? O, jeszcze jeden tam gdzieś będzie. No dawaj, dawaj, zobaczymy co tu mamy. Tu mamy Mikołaje. I tu mamy zadanie. Zaraz zobaczymy co tutaj jest na zadaniu. Zaśpiewaj Jingle Bells. Dawaj. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Fun on the Easter Rhyme, Otter, Otter say. Oh, Jingle Bells. To jest Lili. Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the finest way, the one who sold this day. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the finest way, the one who sold this day. Hej! Patrzcie, kogo mijamy sobie, jak idziemy do szkoły. No konik jest, no. Te koniki czasami kogumimy sobie marchewkami. Na po drugiej stronie też są koniki. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć, ale też właśnie tarza. A tu zobaczcie, słuchajcie, jedziemy. Jest strasznie, strasznie zimno. Jest, zobaczcie, że nawet na trawie, nie wiem, czy widzicie, jest szron. Normalnie, słuchajcie, jest po prostu, jest minus jeden chyba. Jest po prostu jak na Irlandię, to jest przeraźliwie zimno. Irlandczycy zamarzają. Prawda, Lili? Jedziemy? Odprowadziłam dziewczyny do szkoły, do przedszkola. Lena poszła z koleżanką. To znaczy mam koleżankę, która chodzi w tą samą stronę. I ona poszła właśnie z nią i z jej dziećmi do szkoły. Także ona, jak ja idę do pracy, to ją czasami proszę o to, żeby właśnie je wzięła. Razem ze swoimi. Także odprowadziłam dziewczyny. Teraz zajmę się ten armagedon, który tutaj się dzieje. I tylko wam pokażę jeszcze. O, bo w końcu wam zapomniałam pokazać. Otworzyli nam właśnie penisa, znaczy otworzyli go w zeszłym tygodniu, ale dopiero teraz pojechałyśmy właśnie zestawić tutaj z koleżanką. I tak, słuchajcie, są takie tłumy, że masakra. Dystans społeczny nie istnieje, ale co tam. Także my jesteśmy na zakupach, tutaj mam moją torbę, w której robię jeszcze kilka innych bardzo małych rzeczy. Czekam na koleżankę, bo na coś tam jeszcze łowi. I lecimy dalej. Pokażę wam potem, co kupiłam. Znaczy oczywiście oprócz prezentów, no bo tego wam nie mogę pokazać. Odebrałam Lenę ze szkoły. Pani mi powiedziała, że dzisiaj Lena nie chciała współpracować, więc mieliśmy poważną rozmowę, prawda Lena? Jest jej przepraszam. No powiedziałaś przepraszam, no. No, tu się przygotowuję na prezentację. I zobaczcie, już zaczęłam ogarniać. Także masakra. No, ptaszek się popsuł. No, musimy go naprawić. No, czekajcie, pokażę wam jeszcze co kupiłam. To co mogę pokazać, jeszcze nie pokażę. Nie wszystko mogę pokazać. O, patrzcie. Kupiłam dziewczynom takie książeczki. Z kolorowaniem, no mają ostatnio fazę na Moanę.
Kupiłam już szczoteczki do zębów, bo te są fajne, takie kolorowe. One lubią właśnie obrazki z obrazkami szczoteczki. Sobie kupiłam rajstopy. Koszulkę. Tomkowi kupiłam piżamę. Sweterek. Czekajcie, pokażę wam ten sweterek. Uff. O, taki sweterek. Śmieszny. Lili kupiłam koszulkę z Psim Patrolem. Sobie oczywiście skarpetki. Uwielbiam skarpetki. I sobie spodenki takie, o, świąteczne. I jeszcze Lenie kupiłam koszulkę taką świąteczną. I sobie pomadkę i lakier do paznokci. Także tak to mniej więcej wygląda, co kupiłam. My wróciliśmy. Tomek sobie właśnie gra. Tam sobie leży mój małż i gra. Grę. Ja właśnie robię kolejny filmik. Wrzucam przepisy na pierniczki, żeby były na stronie, bo nie wszyscy znają przepisy na pierniczki, a też nie wszyscy mają dobre przepisy na pierniczki. A te są fajne, ponieważ mogą leżeć bardzo długo. Naprawdę mogą bardzo długo leżeć w puszce czy w jakimś innym pojemniku. I dzięki temu nadal są dobre. Więc to jest naprawdę, naprawdę super. Także jutro mam auto. Także pojadę, na pewno będę musiała jechać do sklepu coś kupić, bo brakuje mi chyba tu skawek mrożonych, jeszcze kilka innych rzeczy, więc na pewno do sklepu podjadę. No i zobaczymy, co się będzie jutro działo. Także bardzo wam dziękuję za wspólne oglądanie i do zobaczenia jutro.